Matko boska, jak tu śmierdzi olejem, albo w inny sposób powiem, jak olejem. Witam was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony pomidory.pl i bardzo serdecznie zapraszam was na piąty odcinek z Sonic Mania plus Encore Mode. Tak jest, w dzisiejszym odcinku rozpoczynamy Oil Ocean Zone, czyli wcześniej wspomniany przeze mnie śmierdzący zone, oraz zabierzemy się za Lava Reef Zone. I prawda jest taka, że to jest przedostatni odcinek z tej otóż serii, tak więc jej lub nie. Sonic Mania Plus się niedługo skończy i co teraz? Co teraz? Jesteśmy zgubieni. Nie no, oczywiście ja sobie robię jak coś. Proszę państwa, Oil Ocean Zone. Zone, który oryginalnie swoje pierwsze wejście miał w grze Sonic the Hedgehog 2. Oczywiście ja jak najbardziej dla was wszystkich chciałbym przejść normalnie poziom, wiecie, tak jak widzicie teraz w tej formie, że gram Rayem oraz Sonikiem. No ale jak widzicie, pod przyciskiem trójkąt mam możliwość i opcję wybrania super formy, więc wydaje mi się, że niedługo sobie z tego skorzystamy. I ten soundtrack, który teraz leci, co notabene nie jest aż takim złym soundtrackiem, bo przyznam, że jeśli chodzi o remake soundtracku lub odświeżenie kompletne z Oil Ocean, to muszę przyznać, że odwalili kawał dobrej roboty. Niestety, jak widzicie, podążamy teraz do miejsca, gdzie oryginalnie był Dimension Heights. I nie pamiętam, czy szczerze tutaj będzie ten wielki pierścień, bo pamiętam, że w oryginale był, ale jak widzicie, nie udało mi się tam dostać, więc tak w sumie trochę rip. I mała poprawka od poprzednich odcinków, ponieważ dowiedziałem się, całe szczęście, że się w sumie dowiedziałem jeszcze przed zakończeniem serii, a nie już po zakończeniu serii, bo byłaby niezła w sumie wtopa. Otóż przydyskutowałem sobie z Pixelem na temat Dimension Heights, bo jak pamiętacie, mówiłem tam parę odcinków wstecz, że raczej tło tych wszystkich Dimension Heights w ogóle się nie zmieniło, w sensie takim, że jest jakby jedno tło z tego ostatniego Dimension Heights. Osobiście niestety przyznam się, że troszeczkę się pomyliłem. A pomyliłem się pod tym względem, że jak w Sonic Mania było wszystkie, wiecie, Dimension Heights od pierwszego do ostatniego i ostatni to był trochę taki komputerowy, tak Sonic Mania Plus troszeczkę sobie, oj przepraszam najmocniej za to buchnięcie, znowu po raz kolejny musiałem w pop filtr uderzyć. Tak Sonic Mania Plus Encore Mode sobie po prostu to zbagatelizowała i postanowiła sobie od tylca zrobić, że tak powiem. Jakkolwiek to brzmi. Od tylca polecieli sobie z kolejnością tych wszystkich Dimension Heights. Ale dobra, przyszliśmy w sumie minibossa z Oil Ocean. I ten boss to był Meter Droid, a raczej miniboss. Dosyć szybko go pokonałem, ponieważ hehe, super forma, no bo no kto by się spodziewał, że super forma spowoduje, że ja szybko bossa zaliczę, czyż nie? Ale jak widzieliście, no pokonując właściwie Meter Droida, pewne opary powietrzne się pojawiły, albo raczej takie toksyczne opary, które musimy zniwelować. Jest to samo zastosowanie co w oryginalnej manii, w skrócie. Ekran troszeczkę się zaparuje i po jakimś czasie będziemy tracić pierścienie. Będziemy musieli natomiast pociągnąć za tak zwane, kurde, nie wiem jak to się nazywa, żeby nie zabrzmiało to idiotycznie. Powiedziałbym, że pociągnijmy za spust, ale to by już znaczyło, jakby Sonic wraz z Rayem chcieli popełnić przez te opary samobójstwo. Ale nie, tu chodzi po prostu o to, że musimy za tą dźwignię pociągnąć, czy nie wiem, za to coś. I właściwie na dobrą sprawę akt Oil Ocean, w sumie akt drugi, nie uległ jakimś takim zmianom, poza tym, że oczywiście tło się troszeczkę pozmieniało. Ale dobra, ponieważ jeden z moich widzów, w sumie dokładnie Gabryś, zostawił kolejny komentarz, który prosił mnie, żebym przeczytał w komentarzu, no to dziwnie zabrzmiało w sumie, troszeczkę się zaplątałem, wybaczcie. Poprosił mnie w sumie o to, żebym przeczytał ten komentarz na odcinku, w sumie na tym odcinku.
Więc tak też i zrobię. Tak więc mam nadzieję, że nie będziecie mi mieli niczego za złe, bo jak sami zresztą widzicie, poza tłem to praktycznie wszystko jest jakby na swoim miejscu, co jest wręcz dziwne, bo moim zdaniem Sonic Mania plus Encore Mode lepiej by wyglądała, gdyby jednak pododawali jakichś nowych minibossów, jakichś nowych przeciwników, przede wszystkim jakieś nowe poziomy, no bo hej, skoro zrobili już, że tak powiem, odświeżony Angel Island, co też jest szczerze dziwne, ponieważ to Angel Island do końca nie można powiedzieć, że jest odświeżone, no bo mamy połowę chyba z tego, co pamiętam, pierwszego i chyba część drugiego aktu, więc no to taka trochę mieszanka. Czy jakoś tak to szło, nie pamiętam. Tak czy siak, mogliby chociaż, nie wiem, Ice Cap zrobić czy coś, albo DLC z Ice Cap Zone, to byłoby też spoko. Fuck this, Sega, wy macie takie możliwości, a wy z tego nie korzystacie. Why? Why, Sega? Dlaczego? No ale dobra, przejdźmy w sumie do tego komentarza, bo w sumie będę zwlekał i się nigdy nie doczekamy. Pomidor, czy wiedziałeś o tym, że Hydro City w trybie Encore wygląda jak Lost Labyrinth z Sonica 4 Episode 1? Jeżeli chodzi o pierwszą część tego komentarza, to stwierdzę, że nawet o tym w sumie tak do końca nie pomyślałem. Tak więc wybacz, Gabrysiu, że o tym nie pomyślałem. Dobrze, że żeś mnie oświecił. Ale hej, walczymy sobie teraz z Eggmanem. Dokładnie z Mega Octusem, ponieważ Eggman jest w tym swoim robocie, ale powiem wam szczerze, konfrontacja z nim, jak widzicie, nie była długa. Serio. Super forma, po prostu, za przeproszeniem, tak, w taki piękny sposób zdejmuje pas i tak bije po dupie Eggmana, dosłownie, że to jest naprawdę aż... Nie wiem, jak to mam inaczej określić. Po prostu... Super Sonic zdjął pasa i zaczął tak po dupie cisnąć Eggmana, że po prostu Eggman no nie miał już wyjścia i się musiał poddać. I jak widzicie, tym oto... tom oto łodzią w sumie dostaliśmy się do Lava Reef Zone. Bardzo mi się podobają te cutscenki. Co jak co, ale to mi się akurat podoba, że są jakieś cutscenki pomiędzy tym, jak się dostajemy do tych poziomów. I zanim powiecie, hej, coś takiego było też w Sonic Mania oryginalnej, zdaję sobie z tego sprawę. Ale... nie wszędzie to było wykorzystywane, rzecz jasna. Lava Reef, tak to szczerze nie widzę żadnej różnicy pomiędzy Lava Reef. Może dawno grałem w oryginalną manię, ale szczerze nie widzę jakoś tak. Jeżeli chcecie, możecie mi tam objaśnić w komentarzu. Ale ja czytam dalej komentarz w sumie Gabrysia. Boss Mirage Saloon aktu Knucklesa to jest Undercutter Killer. Jest zrobiony podobnie jak Dangerous Ball Tower Sonic Chaos, który się pojawia w Gigapolis. Mobelki, które cię unoszą na wodzie w Hydro City, pochodzą z Sonic 2 na Game Gear i Master System oraz występują w Sonicu Chaos. Meduzy z Hydro City zadebiutowały w Sonicu 2 Remake w Hidden Palace. Czerwone żarówki w Mirage Saloon przypominają Bumble z Collision Chaos. Dzięki, że przeczytałeś mój komentarz od odcinka numer 2. Ten komentarz też przeczytaj w następnym odcinku. No i już jest on przeczytany, Gabrysiu. Tak więc pozdrawiam cię bardzo serdecznie. No i oczywiście dziękuję za napisanie tego oto komentarzu. Inaczej bym go pewnie nie przeczytał. Albo bym pewnie mi gdzieś by umknął. Dobra, to co, kontynuujemy dalej sobie z Lava Reef. Lava Reef Zone. To jest w sumie oryginalny zone z Sonica 3 i Knuckles. Pamiętam jeszcze jego pierwotną wersję, która szczerze notabene jest dosyć też spoko. Ale muzyka z aktu drugiego w Mali i w Mali Plus jest po prostu tak epicka, tak zarąbista, że normalnie, o! Dokładnie tak. Przepraszam, że taka trochę cisza nastała, ale nie wiem czemu. Coś się ze mną stało. Ale jest jeszcze jedna rzecz, o której w sumie
nie wspomniałem i jest troszeczkę mi za to wstyd, nie powiem, że nie. Odnośnie walki z Metal Sonicem. Jak pamiętacie, walka z Metal Sonicem w Sonic Mania zwykłej i w Plus troszeczkę się różni od siebie. Jak pamiętacie, w oryginalnej Mani, jak walczyliśmy z Metal Sonicem, to było coś takiego, że uciekaliśmy przed goniącym nas ekranem i w sumie coś tam nas jeszcze goniło. A jeżeli chodzi o Sonic Mania Plus, to tutaj mamy walkę z Metal Sonicem Kai, jak on miał taką formę właściwie w Knuckles Chaotix, z tego co pamiętam. Bo on się chyba wywodził z Knuckles Chaotix. Więc jako taką mam ciekawostkę dotyczącą Metal Sonica, co szczerze nie zrujnowało do końca Let's Playa, bo jednak przypomniałem sobie o tym i po rozmowie z Pixelem ponownie. Oraz po tym, że hej, przecież było coś takiego. I ta jego właśnie forma, gdzie walczyliśmy z tym gigantycznym Metal Sonicem, z tymi kolcami, w sumie czy z tymi ostrymi pazurami, no to wiecie o tym, że to była forma Kai, która generalnie rzecz biorąc wywodzi się z Knuckles Chaotix. Bo jak pamiętacie, jego, w sumie, no tak, jego oryginalna forma w Sonic Mania była taka, że on przecież był naelektryzowany, tam w tle był taki Eggman w modelu 3D, a za nami była ta ściana z kolcami. Nie powiem, że nie, troszeczkę miałem przez chwilę stresa, bo chcę to, wiecie, jak najlepiej wytłumaczyć i mam nadzieję, że to jak najbardziej zrozumieliście, tak więc przy okazji mamy już to wyjaśnione, co mnie bardzo szczerze cieszy. Nie powiem, że nie. Ale hej, nadszedł czas na walkę z minibossem. A miniboss w tym otóż poziomie w Lava Reef jest to Driller Droid. Tak, Driller Droid. No i sami widzicie, nie muszę chyba opisywać wam, że tak powiem, walki z tym bossem, bo jak widzicie, walka jest, powiedzmy, w pewien sposób ekscytująca, ale mając Super Sonica, no to on co jedynie by robił właśnie dziury w tych oto skałach, gdzie są te drewniane platformy. No ale mając Super Sonica, w sumie to ułatwiłem trochę sobie sam robotę, bo na dobrą sprawę miałem go od tak do pokonania. Za pomocą tej windy dostajemy się na sam dół i rozpoczynamy drugi akt Lava Reef. Jezus Maria, to wejście jest po prostu epickie, naprawdę, serio. Moim skromnym zdaniem bardzo dobrze napisany utwór na nowo, w sensie. Bardzo się cieszę, że w taki sposób jest on teraz słyszalny, bo nie powiem, że nie, ale Sonic Mania zwykła, nie plus, spowodowała, że bardzo polubiłem ten utwór. Mimo, że miałem podejście w Sonicu Free & Knuckles, że ten utwór, w sensie Lava Reef, jest okej, to Mania spowodowała, że po prostu normalnie uwielbiam ten utwór. Jest tak samo dobry jak Metallic Madness, Act 2 i w sumie Act 1, jak Flying Battery Act 2 i jak Studio Polis Act 1, albo 1 w sumie. Ale muszę przyznać, ludziska, że czuć, że jest to przedostatni odcinek. Czuć to i to nawet z daleka, naprawdę. Nie sądziłem szczerze, że kiedyś jeszcze raz zabiorę się za Sonic Mania. Bo nie jestem żadnym narcyzem, żeby nie było. Nie uważam też jakoś, że ja zrobiłem jakiś taki szczególnie najlepszy Let's Play z Sonic Mania, bo uważam, że mój Let's Play nie jest najlepszy. Jest dobry, mogę powiedzieć, że jest nawet bardzo dobry, ale nie najlepszy. Więc nie sądziłem, że kiedykolwiek wrócę, aczkolwiek no mogę co jedynie powiedzieć, że jeżeli faktycznie zrobię to głosowanie, które najprawdopodobniej zadebiutuje pod koniec, że tak powiem, serii, że w ostatnim odcinku, no to zrobimy sobie coś takiego, że zrobimy takie maluteńkie głosowanko i zobaczymy, czy będziecie chcieli, żebym zrobił te wszystkie historie w formie Let's Playa, czy chcecie, żebym zrobił to w formie livestreama. Oczywiście zachęcam do zagłosowania, nie będę przymuszał, aczkolwiek będzie to też ważne, nie powiem, że nie.
No i za pomocą tych kołowrotków w sumie, czy nie wiem co to w ogóle jest za maszyna z kolcami, dostajemy się na samą górę i tu niedługo będziemy mieli naszą konfrontację z... w sumie... Nie wiem jak to określić, to chyba też... Znaczy, dla mnie osobiście jest to mini boss, ale Wikipedia i wszyscy uważają, że to jest boss, więc... Więc uznajemy, że jest to boss. Chociaż śmieszna sprawa, bo dla historii... Czekajcie, to jest dla historii nakresa, czy dlatego? Aż muszę zobaczyć, kurde, bo aż mnie to satysfakcjonuje. Nie! Heavy Rider jest dla historii Sonica, Tailsa i pozostałych, czyli... Dla historii Knucklesa w oryginalnej manii, ponieważ musimy tutaj niestety spojrzeć prawdzie w oczy, ale co jak co. Ale już Knuckles nie ma swoich ekskluzywnych bossów ani poziomów, bo prawdę mówiąc... Mirage Saloon Act 1 jest tego dokładnym przykładem. Jak pamiętacie, przecież Mirage Saloon Act 1 był kopią Sky Chase'a. No a tutaj się troszeczkę pozmieniało. Bo teraz w sumie Mirage Saloon w Mani Plus to jest przecież wersja Knucklesa. Mirage Saloon. Więc na dobrą sprawę to się tylko tyczy oryginalnej Mani, tak więc fuck you Knuckles. Mimo, że cię bardzo lubię, to jednak fuck you. Nie będziesz miał swoich momentów ekskluzywności, sorry, my friend. Oczywiście tutaj nie muszę mówić o tym, że są tutaj badniki, które wybuchają. Jak sami zresztą widzicie, i one, że tak powiem, pozostawiają po sobie odłamki skalne, które mają możliwość skrzywdzenia Tailsa, Raya oraz Sonica, bo teraz tylko patrzę na to, że mam tylko tych trzech Amigo w teamie. No i to tyle, co chciałem powiedzieć w sumie. Nic szczególnego, na dobrą sprawę. Ale nadszedł czas na walkę z Heavy Riderem. Dokładnie tak, w tej otóż pięknej scenerii. Dajesz, dajesz, Malina. Wjeżdżaj. No, dawaj. Czekam na ciebie tu z Rejem. Dawaj. No i przyleciał. Co jest troszeczkę dziwne, bo... Heavy Rider czasem nie miał innego koloru w oryginalnej manii? Nie, on w sumie... Czekaj, wait what, on miał cały czas różowy. O kurde, a to ci niespodzianka. To chyba tło tylko uległo zmianie, tak szczerze. Nawet nie pamiętam wam, szczerze powiem. Ale walka z nim się praktycznie nie zmieniła, cały czas jest ta sama. Tylko niestety ja skiepściłem i sami zobaczycie, że mam dosyć sporą i pokaźną ilość kontynuacji. W tym otóż momencie. Po raz pierwszy game over. No naliczyłem gdzieś tak z 10 kontynuacji, czy tam z 9. Coś takiego albo... No, 9 albo 10. Tak czy siak, wracamy z powrotem na pole bitwy. I Heavy Rider pokonany. Mam nadzieję, że wam się let's play podobał i że w sposób ciekawy, jak i informatywny prowadzę let's play. Jeżeli jesteś nowy na tym kanale i spodobał ci się mój content, zapraszam do subskrypcji kanału oraz kliknięcia w dzwoneczek, by otrzymać powiadomienia. A jeżeli tobie, drogi widzu, się spodobało, to zostaw łapkę w górę, a my widzimy się w ostatnim odcinku Sonic Mania Plus z tym otóż widokiem. Na razie i cześć.